Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin i to będzie pierwszy i ostatni mój challenge jakikolwiek kiedy powstał. Oczywiście poza Woda z Solą challenge, który odbył się na live i był straszny. Dzisiaj będzie to Solones challenge, czyli moi drodzy, tak jak widzicie, zostałem przez Johna Garretta tutaj mianowany do Soloneza. Sobotni Solones. Tutaj on swojego Soloneza zrobił. Tutaj mamy Naruciaka, który właśnie je Soloneza, nie polecam 2 na 10. Także ogólnie Solonezik na całego. Ja właśnie w tym momencie wybywam do sklepu, idę po składniki na mojego Soloneza. Oczywiście mam nadzieję, że znajdę jakieś dobre zupy kapa, bo to chodzi o to, w ten sposób jest Solonez zrobiony, że bierzecie dwie zupki chińskie, na ostro je robicie, znaczy ostre zupki chińskie, dwie zupki, oczywiście zupki muszą być, no tak jak mówiłem, ostre, powtarzam się po 10 razy, i zupki zalewacie lewocowodą, dosłownie do poziomu zerowego wody, tak żeby to była taka gęsta masa, to wszystko, i żeby to było jak najbardziej ostre, i żeby to zjeść. Ja ogólnie nienawidzę ostrego jedzenia, znaczy lubię w małych ilościach, ale jeśli coś jest naprawdę ostre, to psuje mi przyjemność jedzenia i nie lubię po prostu, ale właśnie let's go, muszę założyć buty, a mam ręce pozajmowane, także założyłem buty. Czas jechać po mojego Soloneza. Pa, trzeba wyjść z domu. Cześć psy. Jej! Piesus numer 1 i piesus numer 2. Solonez będzie. Solonez zaczął zatem. Słuchaj, ledwo coś na samochodu wcisnąłem. Także Soloneza jedziemy zakupić. No, ale ogólnie challenge spoko, nie? Nie lubię takich rzeczy, ale jak zostałem wyzwany, to trzeba podjąć. No kurde. Także będziemy robić ostrą masę. Zastanawiam się, do którego sklepu pojechać. Może pojadę do jakiegoś... Pojadę do jakiegoś... Do jakiejś Biedronki kapa. Nie no, zobaczę. A, ale mam ujęcie. Och, skurwysyn. O nie! Samochód mi umarł. Silniku czemu? Kurwysynu. Trzeba go naprawić. Ech, cholera. No i nice. Mamy zasilanie kapa. Oczywiście tego. Akumulator mam niedokręcony i czasami jak odpalam, to nie wiedzieć czemu się resetuje. Kurwa, i średnio szczecie mi. Radio, proszę, graj. Bez muzyki to nie jazda. No, myślałem, że pojadę do jakiegoś Polo Marketu, pamiętam, że oni tam mają pizdu zupek, to może znajdę jakieś dobre. Radio, proszę cię, tuner. Pewnie się zresetowało, o jezus. Dawać mi moje ulubione. Jedyne słuszne radio. Jedyne słuszne radio. 102,3. Jest pięknie, 102,3. Mam dokumenty, mam wszystko. Jedziemy z koksem Solones Challenge. Okej, zajechałem do Piotra i Pawła, bo okazało się, że na Polo Markiecie nie mieli miejsc parkingowych. Super, więc lecimy do Piotra. Przy okazji płacę hojs z YouTube'a, żeby mieć na nową kartę graficzną. Heheszki. Nie, no żartuję. Nie będę kupował nowej karty. Nie, kupię nową kartę graficzną, ale nie z tych nowych. Po prostu jakąś starszą, ale lepszą. Także lecimy po Soloneza. Jeja! Na parkingu. Okej, Solones skupiony, Piotr i Paweł nie zawiódł kapa. Proszę, pikantny, ściszę trochę, bo drzemordę tę radio. Pikantny i Diabolo Pomidoro. Jestem piczo, dlatego wziąłem rosół kapa. Nie, on ten pikantny niby jest, ale nie wiem. I może jeszcze wygram tutaj milion z YouTube'a. Do tego wziąłem sobie przepoje jakąś. Ogólnie to wziąłem się tylko w tym sklepie, bo ja pierdzielę. Idziesz do kasy, która obsługuje max 10 produktów, przychodzi ci koleś, co ma z 50 i w ogóle, o nie, nie ma problemu, przecież ma 50 produktów, a tu jest otwarta kasa, nie? Co z tego, że jest do 10? No i za nim teraz 20 minut, no po prostu jeszcze, a może bym ciasto wziął, a może jakiegoś browarka, i szybciej było zrobić zakupy w normalnej kasie niż tej, która jest niby szybsza. Szybsza. Dobrze, więc ja jadę robić Soloneza. O, let's go! O, Soloneza czas zacząć. Najpierw rozpalmy ognie piekielne, aby później nasze małe diabełstwo mogło się w nich zanurzyć, opędzić kobie. Trzeba przygotować Soloneza. Najpierw weźmy jakąś dobrą michę. Gdzie jest micha?
teraz to trzeba zarzucić Joloneza, Smoneza. Fajnie, że mnie w ogóle widzicie, nie? Także... A teraz gwóźdź programu, czyli chemia. Chemia najważniejsza w tym wszystkim. Amino, kasa Romana, 500 000 do wygrania i jeszcze coś. Kasa Romana, chyba nie wygrałem kappa. A nie, 481 zł wygrałem. Jak sami widzicie, Solonez już jest gotowy. Jest naprawdę zacnie wyszedł mi, powiem wam. Solonezik pełna krasa. Oczywiście tak jak pokazywałem już zupki wcześniej, zupki były dwie, jeden tam jakiś ostry rosół, drugi pomidore, jakiś tam w pizdu gorące i nie wiem, w ogóle było szaleństwo. I solonezik przygotowany, jeszcze dopieprzony ostro, żeby było, wiecie, ten rosół mi się wydawał taki trochę lewy, że niby ostry, ta ostry, to mu jeszcze dopieprzyłem. No i oczywiście solonezik już czeka na spożycie, także zacznijmy konsumpcję, yeah! Więc spartańskie warunki, jemy Soloneza na pół, tak wiecie, przy czajki Soloneza weźmiemy. Oczywiście to się zrobił taki gulasz typowy, solonezowy. Oczywiście tak jak mówiłem, na ostro, czego nie lubię za bardzo. Zresztą samych zupy chińskich bardzo nie lubię, bo są po prostu ble. O, suka ble. Soloneza, czas zacząć. O Jezu, jaka sól! Jaki Solonez typowy. Wiemy, wiadomo, skąd się wzięła nazwa Solonez od soli. Jak sami wiecie, zupki chińskie to jest największa chemia, jaką można dostać do jedzenia w ogóle w polskich sklepach. Czekajcie. Okej, zmienię trochę ujęcie. Tak jak mówiłem właśnie, Solonez to jest tak niedobre. Znaczy tak, że jest tu pełno... Pełno chemii po prostu i soli. To jest taka ilość soli, jaką ja zjadam przez, nie wiem, pół roku dosłownie. Ja prawie nie jadam soli. Gdy muszę zjeść coś z solą, to po prostu nie mogę. Powiem wam, że może, jakby było mniej ostre, albo chociażbym wiedział, że to nie jest sama chemia, to by mi bardziej smakowało, a tak? I ostatni kawałek soloneza. Gotowe. Pusta micha. Zeżar. Okej, no i przyszedł czas na podsumowanie naszego Solonez Challenge. Oczywiście challenge wykonany, micha zjedzona, ale powiem wam, że nic to fajnego nie było. Zdecydowanie nie polecam takich challenge'y, bo po prostu są no, typowo niezdrowe, tak? Nie jest to jakiś super uber challenge. Myślę, że ten challenge jedyne co ma na celu to pokazanie, jakie te zupki są chińskie okropne, ohydne i nie polecam nikomu. Zamiast wydania 5 zł na zupki, wolałbym wydać te 5 zł nawet na jakąś kanapkę z szynką, serkiem. Myślę, że zdecydowanie bardziej bym się najadł i herbatę do tego zrobić. I już macie nawet całkiem niezły posiłeczek, a taka zupka chińska to jest nic, tylko sama chemia i sól. Znaczy no, chemia, pełno soli, pełno jakichś węglowodanów pustych, które nic nie wnoszą. No naprawdę, jedyne co mają na celu to zapchać wasz żołądek. Ale oczywiście chodziło o sam challenge, a nie o to, żebym teraz biadolił, jakie to wszystko jest niedobre, więc challenge wykonany. Mianowałbym 3 osoby, ale aktualnie mało kto mi przychodzi do głowy. Także jeśli wymyślę te 3 osoby, to je poinformuję i będą one zapisane w oczywiście pod odcinkiem. Będą one miały powiedzmy 48 godzin plus minus, jeszcze dodajmy te 24
na wykonanie challenge'a. I miejmy nadzieję, że się podejmią, że Solones będzie dalej pełznął przez internet. John, dzięki za tutaj wyzwanie. Udało się zrobić. Oczywiście czuję, że moje gardło te kiecze całe, dosłownie calutki przełyk, aż tam prawie do żołądka. Czuję Soloneza. A więc Soloneza, czas zacząć. Yeah!